Krystian Wilk, on posyła piłkę w pole karne, będzie tam szansa, strzał i bramka! Skutecznie to Kasprzyk wykończył, 1-0 dla Izolatora Boguchwała. Błyskawicznie w drugiej minucie spotkania obejmują goście prowadzenie. Mateusz Kasprzyk, bohaterem drużyny z Boguchwały. Perfekcyjnie wykorzystany ten stały fragment przez ekipę Izolatora. Zobaczymy, czy spróbuje tutaj strzelenia w pole karne, czy bezpośrednio uderzenia na bramkę. Wilk, jest strzał na bramkę i słupek, i wpadła ta piłka do siatki. To jest gol numer 2 dla Izolatora. Podwyższają prowadzenie piłkarze gości w 26 minucie spotkania po uderzeniu Krystiana Wilka, który tym samym do asysty dokłada także trafienie. Krystian Wilk i Izolator 2, Sokół Sieniawa 0. Zespół z Boguchwały teraz na połowie rywala w pozycyjnym ataku. Próbują przyspieszyć gracze z Boguchwały. Marciniec wzdłuż pola karnego, zagranie i gol, Konrad Kowal. 3-0 dla Izolacji. Wypracowali tą bramkę, rozgrywali mozolnie, spokojnie tą piłkę gracze Izolatora, no i mają wykończenie, ma swoje trafienie w 67 minucie spotkania. Konrad Kowal. 67 minuta meczu, 3-0 dla Izolatora, a strzelcem bramki grający z numerem 7 Konrad Kowal. Kowal na wolne pole, rusza Jakub Lorenz. Lorenz już w polu karnym na lewą nogę, wyłożenie do Kowala, strzał, piękna bramka teraz Konrada Kowala i podwyższa na 4-0 Izolator Boguchwała w 78 minucie spotkania. Bardzo ładna podręcznikowa, więc wręcz kontra wykończona precyzyjnym strzałem i to jest drugi gol Konrada Kowala w tym meczu. Najpierw w 67, a teraz w 78 minucie spotkania. Krajewski przed polem karnym, Krajewski dojdzie do pozycji strzałowej i trafia Marcin Krajewski po dłoniach bramkarza. Błyskawicznie tutaj dwa ciosy zadaje Izolator. Wykorzystali ten błąd przy wyprowadzaniu piłki gracze Izolatora. A my to zobaczymy teraz w powtórce. Tutaj już to zagranie w środku nie miało prawa powodzenia. Lorenz trochę przypadkowości zgarnął piłkę. Krajewski jeszcze kick z Padiaska. No i bez większych szans był Kacper Ważny. Ten pierwszy z graczy. Strzał po krótkim słupku, 6-0 prowadzi Izolator. Krystian Wilk po raz drugi celnie trafia z rzutu wolnego. I od 89 minuty już 6-bramkowa różnica dzieli tutaj oba zespoły. Za chwilę z linii bocznej boiska rozpocznie Szymon Maćkowiak. Zgarnął piłkę Rajdi Manamela w polu karnym. Manamela, odważnie tutaj Manamela, Manamela wciąż ten gracz. Wyłożenie Efueta Young i odpowiada teraz Foli Efueta Young, zdobywając honorową bramkę w 90 minucie spotkania dla drużyny Sokoła Sieniawa w swoim debiucie ligowym, podkreślmy to, w ekipie gospodarzy. Foli Efueta Young. I nic tutaj nie dorzuca. Kończy to spotkanie arbiter z kolegium sędziów w Rzeszowie. 6-1. Izolator Boguchwała zwycięża z Sokołem Sieniawa. Czekali gracze z Boguchwały od 14 sierpnia na triumf w ligowych rozgrywkach. 5 remisów, a teraz doczekali się zwycięstwa w bardzo ważnym pojedynku. Przypomnę, strzelców bramek po 2 trafienia zaliczyli w tym meczu Krystian Wilk i Konrad Kowal. Po jednym dorzucili Marcin Krajewski i Mateusz Kasprzyk. W ostatniej minucie honorowe trafienie dla drużyny z Sieniawy zanotował Foli Efueta Young. Tak kończy nam się to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne transmisje. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału POD24 i zapraszamy na kolejne realizowane przez nas transmisje. Dziękuję bardzo serdecznie. Maciej Dziedzic, dziękuję, ekipa kanału POD24. Do usłyszenia.
Izolatora.